Pamiętam swoje pierwsze przygody, jak używałem pogłosu jak szalony i jarałem się tym, że brzmię jak ksiądz na kazaniu w wielkiej katedrze. I to jedyne, co potrafiłem sensownego z tym zrobić. A miks brzmiał fatalnie. Ale na szczęście po dzisiejszym wideo wy nie będziecie mieli tego problemu, bo pokażę, do czego służy pogłos. Jak z niego korzystać i do czego te wszystkie magiczne pokrętła służą teraz. Najważniejszym parametrem jest dry wet. On oznacza ilość pogłosu, więc gdy będę go zwiększał, jestem coraz bardziej zatopiony w pogłosie, a przy 100% słychać sam pogłos, teraz czysty mój wokal, tak jak jest nagrany. I im więcej pogłosu, tym instrument odsuwa się coraz głębiej w miks. Jestem coraz dalej, teraz jestem dosyć daleko. Przybliżyłem się. Kolejny istotny parametr to decay time. To określa długość wybrzmiewania pogłosu. Im dłuższa tym wartość, tym sprawia to wrażenie coraz większego pomieszczenia, jakiejś ogromnej katedry. I im dłuższa ta wartość, tym dźwięk staje się dłuższy, bardziej rozmyty, sprawia wrażenie większego, takiego boskiego wręcz. Przy małej wartości mamy wrażenie, że jesteśmy zamknięci w niewielkim pomieszczeniu. Pogłos jest krótki, więc też daje to wrażenie bliskości, bo gdy teraz odsunę sobie bardzo duży decay time, to po pierwsze, mniej wyraźny mój głos się stał, a po drugie, jest wrażenie, że ja jestem gdzieś dalej schowany za jakimiś zaświatami. Kontynuując ustawianie dry wet i decay time, mogę doprowadzić do tego, że totalnie praktycznie nie będzie mnie słychać. Ale wtedy na pomoc może przyjść pre-delay, czyli czas, po którym pojawi się pogłos. Gdy pre-delay jest ustawiony na zero, tak jak teraz, ustawię dry wet, decay time, to od razu pojawia się pogłos, co powoduje, że traci się wyrazistość tego, co mówię, bo w momencie, kiedy pada moje pierwsze słowo, od razu pojawia się pogłos. I to sprawia wrażenie, że jeszcze bardziej odsuwa się postać, bądź po prostu dźwięk w głąb miksu. I gdy zwiększę pre-delay, to stopniowo usłyszycie jak z opóźnieniem pojawia się pogłos. Im dłuższy pre-delay, tym dźwięk sprawia wrażenie będącego bliżej słuchacza. Czyli jak mamy wielką katedrę w kościele, stoi tam ksiądz na ambonie i jest blisko ludzi, to będzie oddalony bardziej od ścian, więc więcej czasu potrzeba, żeby dźwięk dotarł do ścian, odbił się i wrócił. Więc to sprawia wrażenie, że jest bliżej, mimo dużych pogłosów. Teraz dowiecie się, dlaczego ważny jest korektor w pogłosie, który pozwala nam dostosować wybrzmiewanie pogłosu. Czy mają być tam wysokie częstotliwości, czy niskie częstotliwości. Tutaj jest korektor. Teraz, gdy wytnę wysokie częstotliwości, to zobaczcie, jak nieduży, ale i przymulony staje się mój głos, a tak naprawdę przede wszystkim pogłos. Co powoduje, że też oddaliłem się, teraz jest wrażenie, że się przybliżam, ponieważ jest więcej wysokich częstotliwości. Wysokie częstotliwości w dużej mierze odpowiadają za wrażenie bliskości. Gdy ich jest mało, to mamy wrażenie, że coś się chowa w głąb, czyli jest daleko, daleko. Ale korektor też powoduje to, że na przykład możemy uzyskać więcej wyrazistości, bo utnę niepotrzebne wysokie częstotliwości i przez to pogłos będzie troszkę mniejszy. A ucinając niskie częstotliwości, mogę spowodować, że pogłos będzie lekki. Nie będzie zajmował tak dużo przestrzeni. Zobaczcie, jak teraz jest wręcz aż przymulony, a teraz nie ma tego mułu. Jest lekki, zajmuje mniej przestrzeni w miksie i nie jest tak inwazyjny. Bardzo często dobrze jest wyciąć niskie częstotliwości, szczególnie na przykład na wokalu, bo nie będziemy zamulali dodatkowo całego miksu, tylko zrobimy przestrzeń dla innych instrumentów. Albo przy bardzo dużym zauważycie. Jak zmniejszyć.
zmniejsza się wyraźnie pogłos, kiedy ucinam niskie częstotliwości. Bardzo częstym parametrem jest też size, czyli coś, co odpowiada za wielkość pomieszczenia. Jak ustawimy małe size, to dźwięk jest bardziej metaliczny. Tak jakbym był w beczce zamknięty. Jakbym z beczki się wydobywał, nie? Ale gdy zwiększę size, pogłos staje się bardziej klarowny. Sprawia to wrażenie coraz większego pomieszczenia, więc pogłos ma gdzie się rozchodzić, więc jest bardziej czytelny, nie ma tego metalicznego brzmienia, jest to czystsze. Nie zawsze decay time jest związany z wielkością pomieszczenia, bo pomieszczenie może być wygłuszone, może mieć krótki pogłos, mimo tego, że jest duże. I dlatego każdy z tych parametrów ma sens i pozwala nam uzyskać zamierzone efekty w miksie. Bardzo ciężko jest zrobić miks, który będzie brzmiał wyśmienicie bez używania pogłosów. Bo on daje nam możliwość wytworzenia przestrzeni w utworze, szerokości, i tego, że instrumenty brzmią żywie, czy wokal, czy to będą syntezatory, cokolwiek, perkusja, ale też wytwarza pewnego rodzaju głębie, odsuwa przez instrumenty. Jeden może być z przodu, drugi z tyłu, ale też, co nie jest czasami o tym zapominane, jak bardzo zmienia to klimat. Zobaczcie teraz, jak zmienił się klimat. Jestem wielkim imperatorem. Jestem wielkim imperatorem. No nie brzmi to tak. A teraz zobaczcie, w jakiejś małej beczce. Jestem wielkim imperatorem. Wypuśćcie mnie z tego więzienia, z tej beczki. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat pogłosu i miksu, to zapraszam do kursu Pakiet Mix. Tam jest więcej wszystkiego na ten temat. Pogłos, korekcja, kompresja. Link jest w opisie. Dziękuję bardzo za ogląd. Czekajcie. Za oglądanie. Do widzenia.